Tadeusz Urban, Praga, Południe. Takie pytanie być może jest ręczne trochę, ale tak mnie bardzo ciekawi. Sprawy finansowe. Wiem, że są te puszki, to jest trochę takie i wstydliwe, i takie małe, a chwileczkę, a jak będąc gdzieś teraz w Polsce, w jakimś tam gronie, ze znaczkiem, oczywiście zauważono, że znaczek każdy chciał mieć prawie. I gdybym miał, nie wiem, 150, pewnie bym rozdał i być może przynajmniej połowa by trafiła do ludzi, no takich, którzy z tego będą się cieszyć, czy będą chcieli się z tym pokazać. I jeszcze taki mały na koniec, być może propozycja nieprzemyślana do końca, bo ona wynikła z tej ciekawej dyskusji, że jakąś taką być może zaproponować współpracę, może ja słyszałem takie głosy, że a wy tam w Warszawie, was to stać, wy to powiedzmy możecie sobie tam zorganizować, a my tam w jakimś Lębotku, czy w jakimś tam małym miasteczku nie stać nas na to, żeby pojechać, żeby to, mimo że wiele ludzi trochę nogami przebiera, bo chciałbym przynajmniej zobaczyć, potem być może poopowiadać. Gdyby takie coś spróbować, że nie wiem, Praga Południe proponuje, nie wiem, w Lęborku, w jakimś porozumieniu, przyśle im autokar i zabierze, nie wiem, 30-50 osób. Nie jestem pewien, czy to jest przemyślane do końca i możliwe, ale jakie to by było wspaniałe. Przecież to by się tak rozniosło, to by tyle wniosło za sobą fajnej takiej emocji. No to chyba tyle, dziękuję. Znaczy to się oczywiście trochę dzieje, jeżdżą ludzie z Warszawy czy z innych miast do mniejszych miejscowości, tam coś organizują, nie wiem jak jest z tym przyłożeniem tutaj, ale akurat ostatnio tam były partie polityczne, organizowały autokary i też przywoziły sporo ludzi. Z tymi pieniędzmi to w ogóle jest sprawa skomplikowana, bo oczywiście to nie są takie małe pieniądze, które zbieramy. Ale ja myślę, że tutaj najważniejszy jest zupełnie inny element, że nie musimy wcale tak bardzo dużo wydawać. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo Marsz Miliona. Wiecie, ile osób przyszło? No 22 tysiące były na Marszu Miliona, a kosztowało podobno 7 milionów złotych. My żeśmy zorganizowali marsz 27 lutego, w całości sfinansowaliśmy to sami i kosztowało nas, to co pamiętam, między 60 a 80 tysięcy. A do puszek zebraliśmy 160 tysięcy, więc jeszcze nam trochę zostało na dalsze działania. Jak był organizowany marsz ostatni 7 maja, to mimo naszych porad, jak zrobić, żeby taką samą scenę, jak była na placu Piłsudskiego, wybudować tanio, to ci, którzy płacili, woleli zapłacić 4 razy tyle. No więc pieniądze trzeba szanować, tak? Trzeba szanować pieniądze, trzeba szanować ludzi, którzy te pieniądze dają. A na razie oczywiście pracujemy również nad tym, żeby mieć możliwość sprzedawania różnego rodzaju gadżetów, znaczków i tak dalej. Tu rozumiem, że Renata chciałaby coś jeszcze dodać. Koleżanka ostatnio mnie zapytała, czy można wpłacać pieniądze na KOL. Ja jej z taką absolutną pewnością siebie powiedziałam, że absolutnie nie można, na co ona mi przysłała linka, że owszem można. I zaproponowała, żeby KOL wzywał, i może Państwo też możecie swoich znajomych prosić, 5 zł miesięcznie, zrobić stały przelew. Kiedyś Szymon Hołownia mi opowiadał, który prowadzi kilka fundacji, że apelując o przesyłanie 10 zł miesięcznie, zbiera dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, bo to jest taka suma, której nikt nie czuje i stały przelew złożony na małą sumę nikogo nie boli, nikogo nie kosztuje, a te pieniądze płyną i są bezpiecznym źródłem finansowania, a stowarzyszenie będzie się musiało bardzo dokładnie rozliczać, więc to są bezpiecznie zainwestowane pieniądze, więc pamiętajcie, ten numer konta już jest i można 5 złotych. Jest nawet dużo numerów kont, bo każdy region ma swoje subkonto i można wpłacać na subkonto regionu, żeby wspierać konkretny region. Oczywiście jest pewna dziesięcina dla centrali, bo musimy wspierać też janosikowe jakieś musimy robić, bo nie wszystkie regiony są w stanie wpłacić dla siebie tyle samo, ale generalnie to jest już metoda dostępna dla każdego. Tak. Ale rozumiem, że kiedyś będzie się płaciło regularne składki. Każdy, kto się zapisze, będzie płacił regularne składki. Co więcej, mogę Państwu powiedzieć już, jak to jest zadecydowane, co będzie na deklaracji członkowskiej. Będą dwie wysokości składki członkowskiej w tej chwili. 5 i 10 zł, 5 składka ulgowa, 10 zł składka regularna, a do tego będzie napisane, że dodatkowo deklaruję regularne wpłacanie i tu będzie kilka możliwości. Do 100 zł łącznie, a następnie jest możliwość więcej, będziemy można wpisać, więcej wpłacać regularnie, po to, żebyśmy wiedzieli, czego się mniej więcej możemy spodziewać.
Więc, bo uznaliśmy, że to, z czego się rozlicza, to są składki i one nie mogą ograniczać. Znaczy nie może być tak, że ktoś nie przystąpi do kodu dlatego, że nie stać go na płacenie składek albo że mu jest żal, tak? Albo z jakiegokolwiek, jakkolwiek, żeby to finansowy nie ograniczał. Natomiast mamy świadomość, że jest wśród nas wiele osób, które stać na to, żeby w większej części brać udział, ale chcieliśmy też, żeby składki jednak były równe, bo żeby nikt nie miał pomysłu, że skoro więcej płacę, to mogę więcej wymagać. To znaczy, każdy musi się w jakiś sam sposób dołączać, a dodatkowe pieniądze są traktowane jako darowizna z dobrej woli i nie dają więcej głosów, nie dają większego wpływu na rzeczywistość. One oczywiście są bardzo gorąco doceniane i na pewno nie zostaną zmarnowane.